Wystarczy. Akcja. Nie, nie. Grażynko, cieszę się, że się z Tobą tu spotkałam w dzisiejszym ważnym dniu. Tylko co Cię sprowadza? Oczywiście 60. Mój ulubiony Pałac Kultury obchodzi dzisiaj urodziny. Świętować będzie przez najbliższych parę tygodni. Tylko mama została w Warszawie na tej piętrze. Jak wychodziła z domu, to jeszcze dom stał. Znaczy jak wyrzucili ją tego 2 października 1944 roku. Ale jak wróciła później, no to już właściwie nie było nic, śladów. W gruzach znalazła jedynie jakieś 2 pamiątki z domu. Tak, to wszystko było albo rozgrabione, albo zniszczone. Mój ojciec był geotechnikiem, już naturalnie nie żyje. Pracował w Instytucie Techniki Budowlanej, potem na Politechnice. Pałac zaczął się nie przewracać, ale już te czułe instrumenty wykazały przechył. No, ojciec noce nie spał. Widział się już na tych białych niedźwiedziach, no bo to były takie czasy. I raptem olśnienie. Nie wiem, czy kiedyś podszedł na ten teren od innej strony. Zorientował się, że w pobliżu zostały wykonane wykopy pod jakiś inny budynek, pod jakąś inną budowę. I po prostu warunki gruntowe się zmieniły. Więc co zastosowano dla wzmocnienia tych wykopów, czy przestano budowy, czy coś wybudowano od strony pałacu. W każdym razie, kiedy zastosowano te jakieś zabezpieczenia, instrumenty wykazały, że przestał się przechylać. Ja będąc na budowie Pałacu Kultury, to po prostu widziałem wielką dziurę. Będąc małym chłopakiem, po prostu pytałem tatę, pytałem wuja, co tutaj będzie, co wybudują, po co taka dziura, bo budowało się zupełnie inaczej w tych okolicach, gdzie się oglądało budowę. Imprezy dla dzieci, gdzie były urządzone przez 2 piętra zjeżdżalnie aż na sam dół. I to było fantastyczne. Oczywiście były jeszcze jakieś luksusowe poczęstunki z okazji Dnia Dziecka, czy z jakichś innych takich okazji przedświątecznych na przykład. Przyjeżdżałyśmy tu tramwajem i moja najmłodsza siostra popatrzyła i mówi: mamo, jaki on wielki, chyba 100 ludzi tam się zmieści. Pamiętam, że tramwaj się śmiał. I powiem Ci, bo to jest bardzo ważne, ktoś, kto w moim życiu był i jest ważny, brał udział w budowie w młodości w szkole, będąc w technikum budowlanym, praktykował przy budowie Pałacu Kultury. I ja podchodząc do tego pałacu, zawsze myślę, że tu jest energia właśnie tego młodego człowieka, jego energia, jego serce, bo przecież w tamtych czasach ludzie nie zastanawiali się, dlaczego pracują, ile zarobią, po prostu pracowali dla stolicy. Pytanie bardzo osobiste. Czy ze swoją miłością spacerowałaś na pracę? Tego pytania nie było w planach, ale tak. No nie było. Spacerowałam to na konkretnej trasie z empiku, który był na dole w pałacu. Tak. Tu przy głównym wejściu się schodziło na dół, był empik tak zwany, czyli Klub Międzynarodowej Prasy i Książki.
Tam się spotkałam po raz pierwszy z moim wybranym. Tak, w którym roku pierwszy... to było? W którym to było rok? Pamiętasz? 72 chyba. 72. Czyli pałac już był pełnoletni dawno. Tak. My też, oboje. Tak. I pierwszy spacer to był od pałacu, od tego empiku, przez różne ciekawe miejsca po drodze, aż na Wolę. Miałem okazję pracować w Muzeum Techniki i na temat tej placówki trzeba powiedzieć, że jest to placówka wielce zasłużona dla dydaktyki, dlatego że do muzeum nieustannie szkoły pobliskie, warszawskie, przychodzą uczniowie i po prostu zapoznają się z różnymi dziedzinami techniki. Ci, którzy chcieli rozbierać, no trochę mają satysfakcji, bo dookoła się usiłuje budować większe budynki. Natomiast nie wiem, czy to akurat zasłoni pałac kultury. Uważam, że z każdego miejsca, dojeżdżając do Warszawy, już się czuję, że się będzie za chwilę w Warszawie. I cokolwiek by się zabudowywało dookoła, to niestety, ale pałac kultury nie zasłoni. Ono może go przesłaniać, tak jak chmury nieraz słońce przesłaniają. To napisał Brzechwa, że Pałac Kultury będzie stał po wsze czasy i będzie trwał jak miłość do dziecka i jak przyjaźń polsko-radziecka. Ostatnio rzadko bywam, nawet w okolicy. I to wszystko. Thank you.